Cześć tu Oluś i tatuś i Super Machine! Power Machine Super Things! Dzisiaj wiecie co się okazało ostatnio, co nagrywaliśmy? Mam nadzieję, że widzieliście ten odcinek. Co źle policzyliśmy? W końcu nie było tam 27, tylko 26. Czyli niby myśleliśmy, że 25 z tej paczki i 2 z gazetki. Z tej gazetki. A się okazało, że otworzyliśmy 2 z tej gazetki, a stąd tylko 24. Mamy dzisiaj do otwarcia ile? Dobranoc, a nie, jednak dzisiaj nie otwieramy, wiecie co, idziemy spać. To dobranoc, pachy, pa. Dobra, żarty żartami, mniej gadania. Wysypywanie. Pudełko leci, bo to już leci na śmieci. Ale spokojnie. O nie, dobra, na razie nie pokazujemy co otworzyliśmy. No widzisz, po co się śpieszysz? Na razie nie pokazujemy, co tu otworzyliśmy, żebyśmy mieli większą zabawę. Ja go chowam i odkładam tu. Okej. Otwieram dalej. A, to gazetka. Nie gazetka, tylko co to było? Gazetka. Dobra, instrukcja. Hop, otwieramy. A, mam ci pomagać, czy nie? Pomóż. A szkoda, że nie wyjęliśmy tych, co wtedy trafiliśmy, bo nie, do tamtej pory nie mieliśmy żadnej powtórki, wiesz o tym? Puzzle. Ale to już w trzecim kolorze. Tak? W trzecim, czyli nadal nie powtóra. Tu stawiamy, żebyście wszystko widzieli na samym końcu. Pancake'a chyba w drugim kolorze, czyli nadal... różowego brokułka. A tego nie mieliśmy. A, właśnie, zapomnieliśmy wam powiedzieć. Bo warto, żebyście, bo to nie jest drogie, kupić tą gazetkę, bo jest wszystko pisane. Każda postać i dzisiaj co piątą będziemy czytać coś o nim, tak, Olusiu? Okej, uwaga. To teraz czwarta. I w czwartej co jest? O, mapa. Nie trafiliśmy też, czyli nadal chyba bez powtórki jedziemy z tej paczki. I piąta. Ja już szukam. Ty znajdź, z której oni są, bo tak samo... Na pewno jest powtórka. T-shirt. O t-shircie teraz przeczytamy, co jest napisane w tej oto wprowadzającej gazetce. Jesteś ciekaw? Ja coś tam, gdzieś mi ona się rzuciła w oczy, coś tam chyba z dwa zdania przeczytałem. Bo tak jak we wcześniejszych seriach, są różne ekipy. Jest Techmaster i ona właśnie jest Techmasterem. I uwaga, patrzcie, tu ją znalazłem i czytam. Team Shirt po angielsku. My nazywamy ją koszulką. Ten bohater jest w stanie zwiększyć siłę swoich towarzyszy, dzielić się z nimi swoją energią, to prawdziwy gracz drużynowy. Czyli warto mieć takiego w drużynie, albo gdzieś idąc, grając w piłę, żeby on wzmacniał siłę i uderzenia i wydolności. Okej, dobra, lecimy dalej. Solniczka, ale... Solniczka, ale to jest w drugim kolorze, czyli też nie powtóra. Czy zielona była? Olusiu? Bo nie była pamiętam. Czerwona. Różowa. Różowa, czyli nadal nie powtóra. Ooo! Nie było to solą! A wiecie, jest taki przesąd, że jak się... Daj. Zobaczymy, jakie ma skarpetki dzisiaj. Czy dzisiaj ma też Święty Mikołaj? Nie, dzisiaj nie. Solniczka i jest, powiem taki przesąd, żebyś ty też wiedział. Chodź się przesuń tutaj, gdzieś tam poszedłeś. Jest taki przesąd, że jak się sól wysypie, to się będą kłócić przy danym stole. Czyli lepiej, żeby nam się sól nie wysypała, a ty mi jeszcze nasypałeś w oczy. Okej, dobra, lecimy dalej. A czemu ty nie wrzucasz papierków? Dobra. Idealnie. Chyba znalazłem ten skarb na mapie. O, jest! Muszę z nim zawalczyć! Wow, para do mapy skarbu. Kopi się w skarbie. Okej, super osko od lotosko. Mamy parę. I to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze trzy i czytamy. Ja teraz mogę? Co ty tam kładziesz? Nie, a, tu, przepraszam. Zostaw to tajemnica, co tu mamy. Okej, dawaj, chodź tu bliżej, gdzie tam idziesz? Dawaj, już Oluś na stojąco otwiera. A, pamiętajcie, jakby się nam nie... Ale nie, co ty robisz, jak tak nie... Jakby się nam dzisiaj nie udało, ale mam nadzieję, że się uda, trafić doktora Wolta, to jeszcze mamy
dwie szanse, bo mamy całe pudło robotów, gdzie możesz się trafić, i całe pudło power jetów, gdzie też może się trafić Dr. Wolf. Więc oglądajcie! A! Olek, zapominamy o tym, a łapki w górę są bardzo ważne. Zostawcie pełno łapek w górę. Subskrypcje. Dzwoneczki. Tak, przypominam, po co dużo łapek w górę? Po to, żeby nasz film był więcej oglądany i więcej, może nie podziwiany, bo nie każdemu się podobamy, wiesz, Olusiu? Ale nie ma takiego, który by się urodził i wszystkim wygodził. O, mamy piniatę. Nie widać go już. Zepsujcie mnie. Ale ty nie wkładaj w kamerę, bo go nie widać. Tu masz kamerkę i tylko tak. Zepsujcie mnie. Dobra, poczekaj. Zepsujcie mnie. Poczekaj. Nie, poczekaj. A, to jest para. Idealnie, mamy parę. To nawet nie powiedziałeś, że mam kika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesiąty który był? Piniata. Czytamy o piniacie. Szukamy. Dawaj. Uwaga. Patrz, czy widzę piniatę. O, tu jest. Dobra. Candy Craig. Piniata jest wrogiem i nie jest opisana piniata. Ale bo tu jest ten. Ale jest opisany kijek. Ale nie. To złoczyńca. Ale on był dziesiąty. Nie ma oszukiwania. Nie ma oszukiwania. A to myślisz, że będzie? Nie, myślę, że to jest tylko pokazane. Myślałem, że wszystkie. Czytamy. Weź no zobacz na ulotce. Jest tu lama. O, jest. Dobra. Myślałem, że... Lama. Candy Kraki. I tak. Kiedy pęka, wszystkie ukryte w nim cukierki są uwalniane i wyruszają w pościg za złoczyńcami. Ale czad. Oczywiście trochę czasu zbiera mu pozbieranie z powrotem wszystkich elementów, ale chyba warto. Co tu się znowuż? Coś ostatnio nam się przekrzywia telefonik, wiesz? Statyw nie daje. Telefon, znaczy kamerka, nie kamerka, tylko statyw. Bo ty tak waliujesz do tych... A, już wiem, to przez ciebie, bo ty waliłeś tam. Nie, on się opuszcza samo, no. No i chacie, czemu to tak? Dlatego, bo statywy Cię nie lubią. Aha, statywy mnie nie lubią. No dobra, Oluniu, otwieraj dalej, co tam otworzyłeś? Statywy robię. Co tam otworzyłeś? Pokaż. Statywy. Tam, nie mi! Widzę gwiazdy. A to jest gwiazdy, czy to jest peryskop, czy to... Znaczy, nie peryskop. Luneta? Czy do oglądania... Teleskop. Myślisz, że teleskop? Dobra, patrzymy dalej, jedziemy dalej, ale nie pstrykaj, dawaj dalej, otwieramy, bo szkoda czasu, nie będziemy marnować. Ja trafiłem w deskę snowboardową, a ty co trafiłeś, synu? Ja trafiłem to. To, czyli trafił to. O, trzeci srebrny. Bo wcześniej trafiliśmy na krętkę i... Tak. I baterię. A teraz mamy robocika, który nam tu fika. Okej. Okay. Wyrzucamy. Jeszcze kotwicę. A, i jak co? Jeszcze raz. No ostatnio też się myliłeś, że kotwicę. Pierwsza powtóra chyba w ogóle tak naprawdę. Rzucić lewym prawym. No, pokaż co masz. No tak. Czy wiecie co, jak mówi kotwica, czy to jest... Tak to było w legendzie. Pocałować kotwicę i rzucić, i rzucić lewym ramieniem. To leć po to. On nie trafił kotwicy, bo kotwicę się nie całuje, tylko podkowę znowuż. Naucz się w końcu, pokaż tą podkowę. Ja tą podkowę, to jest moja podkowa, nigdy cię jej nie dam. Dobrze, czyli mamy tam, nie, pokaz, daj kochani, podkowę. Nie. No to ty ją postaw, bo muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, musisz 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ostatni teraz, 15 i czytamy. Co jest? O, tu macie podkowę, którą trafiliśmy ostatnio. Czytaj, czy... Otwieraj. Nie, otwieraj. 15 teraz ty otwierasz. No, ale to tego. Nie, to nie jest 15, ty otwierasz 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, trzynaście, czternaście, 15. Czytamy o kończynce. Musimy je przesunąć w dół, bo już nie widać. Bo nie widać, bo nie widać. Bo nie. Bo nie. Okej. Sprawdzaj. Poczekaj, nie, sprawdzamy. Tylko patrz, żeby... To dam ci szczęście, doktora Wojta. Oby. Uwaga, patrz. Szukaj. Jak ty jesteś łobuz, jak ci się zaraz denerwuje na ciebie, po prostu to jest niemożliwe. O, jest!
La la la. Lucky green. Co za szczęściarz. O, ten co... Jego przeciwnikiem jest podkowa. Bo koniecznie jest szczęśliwa i to. Tak. I uwaga, czytam. Co za szczęściarz. Ten super fin ma przerażającą moc. Wygląda na to, że wszystko mu się zawsze udaje. Pech przynosi tylko złoczyńcom, którzy drżą na jego widok. Czyli on jest szczęściarzem, jemu nic nie można zrobić. Jak go przeciwnik atakuje, to on ma pecha i zaraz się przewraca na bananie na przykład. Okej. Okay. No tyle dalej. Uwaga, na 3-4. 3-4. O, druga powtóra. Nie. Pieprzniczka w tym kolorze mieliśmy chyba, nie? Ostatnio. Szkoda, że nie. Pamiętaj, żebyśmy jak będziemy kreślić na następny. Olek! Pamiętaj, że będziemy, jak będziemy kręcić następny, żeby wyciągnąć wszystkie fińsy, te, które otworzyliśmy. A ja trafiłem o przeciwnika koszulki, czyli topa. I mamy go tutaj. Tatuś. Tak? Ale wiesz, co najlepiej zrobić? Co? Że jak jakiegoś dziadkiego trafiamy, to najlepiej go po prostu sprawdzać. Najlepiej go sprawdzić. Czyli sprawdź najpierw srebrnego. Sprawdź. A srebrni są tutaj? Dobrze. Robota sprawdzamy, tak? Mhm. Tu jest. To on jest w którym składzie? Tu w składzie Electric skład jest bateria. W Cyber Fighters jest koło zębatkowe. Power Jet. To o tym, co tutaj, to powiemy, na, jak będziemy otwierać Power Jety. Tu jest klucz. Tu jest to. Tu jest bateria. No co? Nie widzę. O, jest! Kapitan Mechanic Warriors. On jest zły. I się nazywa Electric. I kiedy styka ze sobą kablem. Tu posprzątam. Czytam. Kiedy styka ze sobą kable, tylko nie dotykaj. Wytwarza potężne wyładowania elektryczne. Rywale muszą uważać na jego iskry. Mówię wam. Robię casting na nowego Olka, który będzie ze mną współpracował. Zgłaszajcie swoje dane na adres e-mail. Casting na nowego Olusia do tatusia. Oczywiście żartuję, mojego synusia nie wymienię, chociaż teraz naprawdę skończył 7 lat, się zrobił. Tak! I do tego wpisuję. Dobra, ile nam zostało? Już niedługo. Dawaj, uwaga, otwieramy. Czy będzie do kogo? Do który? Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, piętna, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Mamy kukurydzę, chyba też powtóra. I... Nie, kukurydzę nie ma. Dobra, i teraz czytamy tego. Wybieraj, wylosuj. I kas! Zimowy kas narciarski. To jest bask. Bask. Szukaj kasku. Szukaj. Olu, szukaj. Jest to. A nie, kask jest przeciwnikiem deski. No tak, mamy kolejną parę. Tu nie ma, tu nie ma. Jest kask. Slalom Head się nazywa. Śnieżna kombinacja. Nie sposób powstrzymać tego bohatera, gdy używa kików narciarskich. Wraz z chłodem... Ale... Sii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 i
przekracza siłę jego mocy. Więc zimą nikt z nim nie ma szans. No niesamowite. Z każdym nikt nie ma szans. Ze skończynką nikt nie ma szans. Z tym nikt nie ma szans. Z tamtym nie ma szans. To jak oni nigdy nie przegrywają? Nie, no przegrywają. Raz wygrywają. A ze srebrnym nie ma szans. Wow, srebrny kolejny. Ale o co chodzi? Zębatka. Nie, no sześć. No sześć chyba srebrnych jest. Patrzcie. Czy cztery, przepraszam, cztery. Patrz, to jest albo trzy, albo dwa. Nie. Tak. Nie. No nie, coś się pomyliło. Tak. Cztery zawsze. I zawsze trafiają cztery. Pamiętaj w szóstej serii to mi trafiliśmy. Nie szóstej, tylko serii z Secret Spice. Okej, otwieraj dalej. Ale bardziej...
Okej. Okay. Panie, jak poważnie z tym castingiem, nie? Dobra. No dawaj, otwieraj. Nie, Olu, bo szkoda czasu. Szkoda czasu. O. I mamy czwarty puzzle? Czy pomarańczowego mieliśmy? Pomarańczowego nie mieliśmy. Nie mieliśmy? Czyli mamy nie już mieliśmy. Cztery. Tak. Czyli mamy już cztery. Na kolejnym odcinku złożymy je cztery. Zrobicie taki duży puzzle, prawda? Trzy i jeden tutaj mamy. Uwaga! Jak myślicie, czy tu jest doktor Wolf, czy tu jest doktor Wolf, czy może go nie ma? My chcieliśmy na początku, żeby nie psuć zabawy. Uwaga. Czyli tutaj... Ty to wybierasz. Ja wybieram to. Dobrze? Klepsydra w drugim kolorze. I tu masz trzeci. Jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedno. Gof. I tego czytamy, co to jest za postać. I t-shirt. No już czytaliśmy. Czyli cofamy się o jedno. Dobra, czytamy Gofra. Szukaj Gofra. Gofr dobry czy zły jest? Gofr zły. Zły? Tak. No nie, czy nie mamy... Jestem zły! Cicho, mam. Cicho. Cicho, podcie. Cicho, pan stop. Cicho, pan stop. Patrz tutaj, pomagaj. Cicho, pan stop. Nie, tu dobrze. On jest zły. On jest zły. To jest, uwaga. O, cicho, pan stop. Cicho, pan nazywa się Power... Gofer? Nazywa się Power... Cicho, pan. Power Gofer się nazywa. Lepki syrop. Po polsku, nie wiem, tak przetłumaczyć. Co za plama? Szybkim ruchem głowy może pokroić swoich przeciwników lepiącą się masą i skutecznie ich unieruchomić. Pokroić? To pokroić czy unieruchomić? Jak kroi, to się rozpadają. Czyli pewnie chodziło o to, że chlapnie, zalewa cię i zastygasz, nie możesz się ruszyć. O! On wtedy podchodzi buch, buch, z ważki. Po bzuchu. Okej, okay. I uwaga. Teraz nie chcieliśmy wam zdradzać. Co tu trafiliśmy? 50. Zinx w paczce. Teraz na 3-4 krzyczycie, co trafiliśmy. My się uśmiechamy. Uwaga. 3-4 krzyczycie. Niestety nie. Kolejny raz to nie doktor Wolf, tylko... Złoty! Ale superowski odlotowski. Ale nie przejmujcie się, mamy jeszcze dwie szanse. W robotach i w spajdżetach. Kolejny odcinek o... Nie spajdżetach. Kolejny odcinek z powerjetów. Oglądajcie nas już wkrótce. Pewnie za 3-4 dni będzie powerjety. To trzymajcie się. Do zobaczenia. A i zostawcie pełną łapę w górę, mimo że nie trafiliśmy. Na pocieszenie. Każdy na pocieszenie, niech nam zostawi. Śmietankę, supapabękę i dziwoną. Na pocieszenie zostawcie nam łapki i żebyśmy się nie poddawali, ok? Dużo łapek w górę. I jeszcze jak nie subskrybujesz, to nas zasubskrybuj. Zobacz, że mam problemy z nim. Jest taki niegrzeczny. Może ugrzecznieje, jak będziemy mieli, powiedzmy, 5000 subskrypcji. Au! No widzicie, on mi dokucza, bije mnie. Szczypie. Bija paznokcie. Au. Okej, okay, to papa. Trzymajcie się miłego. Pomachaj. Czym wyłączasz dzisiaj? Będziecie mieli pecha. Nie, to chyba szczęście. Ale to tu musisz jak coś pokazać. Tu po ten, a ja nacisnę. Pecha. Co sam naciśnij? Pa.